Drodzy, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie pustynia jest miejscem wyjątkowo tajemniczym. Przyznam szczerze, że nigdy na żadnej prawdziwej pustyni nie byłem. Ale kiedy myślę sobie pustynia, to pierwsze słowo, które mi się z takim miejscem kojarzy, to jest podstęp. No bo to jest podstępny piach, bo to jest podstępny żar słońca, bo to są też podstępne zwierzęta, żmije i skorpiony, które tam żyją. Bo to jest podstępny brak wody, bo to są fatamorgany, czyli te podstępy wyobraźni, które w ślad za tym następują. I to jest takie miejsce, które chyba nie jest szczególnie chętnie odwiedzanym miejscem przez człowieka, a jednak to właśnie do takiego miejsca Bóg przywiązuje jakąś szczególną wagę. Być może dlatego, że na pustyni nie ma tych wszelkich zewnętrznych bodźców. Jest jakaś swoista cisza, w której Bóg może w sposób szczególny się udzielać i oddziaływać, a człowiek może tego Boga odkrywać. Być może także dlatego, że właśnie dzięki pustynnemu krajobrazowi, doświadczeniu pustyni, łatwiej ku temu Bogu się zwrócić, bo łatwiej też uznać swoją od Niego zależność. Może wreszcie dlatego, że pustynia jest doskonałą szkołą dla każdego z nas, szkołą o mnie samym. To tam wyłazi wszystko ze mnie, mówiąc w cudzysłowie, czy mówiąc kolokwialnie, bardzo często cała prawda o mnie dopiero w takich okolicznościach przyrody, jak pustynia, może się ujawnić. Jeżeli tylko nie wystraszę się pustyni, jeżeli tylko z niej nie ucieknę, jeżeli już Pan Bóg zechce mnie na nią zaprosić, to może się w moim sercu spotkać ten niewidzialny świat, świat ducha, z tym światem materialnym, który niejednokrotnie we mnie swoje piętno odciska i który ja w sobie noszę. Dwa bardzo realne światy, które mogą spotkać się we mnie. Czym to owocuje? Otóż przede wszystkim dochodzą do głosu różnorakie napięcia, które my w codzienności w sobie nosimy. Te napięcia, którymi nasz przeciwnik, demon, próbuje nas zniechęcić, wystraszyć, poprzez które próbuje nam odebrać nadzieję. Niejednokrotnie wiele z tych napięć nazwalibyśmy takim jednym słowem znanym nam wszystkim doskonale, mianowicie słowem pokusa. Ale tam, na pustyni, również dochodzą do głosu wszelkie nasze tęsknoty, także te najgłębiej skrywane. Tęsknota za szczęściem, tęsknota za jakąś wewnętrzną radością, uspokojeniem, tęsknota za harmonią z całym światem. I tam, na pustyni najczęściej, przekonujemy się o tym, że sami takiego stanu osiągnąć nie jesteśmy w stanie. Wydaje się, drodzy, patrząc na dzisiejsze słowo, że właśnie na pustynię chce nas zaprosić Pan i na pustyni, być może gdzieś w głębi naszego serca, na tej pustyni mojego serca, Bóg chce do mnie, Bóg chce do Ciebie w Twoim sercu, na pustyni Twojego serca przemawiać. O czym? Na jaki temat? Otóż pierwszym tematem jest słowo. Tak, słowo. Zanim jeszcze woda. Bo woda wydaje się być absolutną podstawą na pustyni. Tymczasem Bóg mówi o słowie. Zobaczcie, Noe jest swoistym prorokiem. Noe jest zwiastunem słowa. W imię Boga zwiastuje bardzo trudne wydarzenia, które nastąpią, ale nikt go nie słucha. Ludzie nie mają czasu go słuchać. Ludzie mają swoje sprawy. Ludzie mają swoje życie. Ludzie przeoczyli słowo, które było słowem życiodajnym. Ludzie, lekceważąc słowo, wybrali tak naprawdę śmierć. Powtórę woda. I to nie ta niszczycielska woda, ale życiodajna woda. Dzisiaj poprzez to wspomnienie wody Bóg przypomina nam nasz chrzest, czyli tę wodę, która wprowadziła nas w życie. Zobaczcie, w Chrzcie Świętym Pan Bóg daje nam nieprawdopodobny bank łaski. Bank, który jest właściwie gotów nieustannie nas kredytować. Bank, ku któremu ja ciągle mogę się zwracać i przypominać sobie, kim jestem. I z tego banku mogę czerpać siły do tego, żeby być chrześcijaninem, należącym do Chrystusa. To tam mogę szukać siły do tego, żeby być wreszcie dumnym z tego, że ja rzeczywiście do Chrystusa należę. Bóg chce Ci o tych prawdach przypominać nieustannie, również poprzez znaki. Zobaczcie, nawet prosta tęcza, efekt spotkania kropli wody ze światłem, ma nam przypominać o tym, jak bardzo drodzy dla Niego jesteśmy.
ma nam przypominać o tym, że Bóg chce siebie udzielać, Bóg chce być blisko człowieka i posyła aniołów także po to, aby pomagali nam nieustannie zbliżać się do Niego. Nieprawdopodobna rzecz, całe niebo, które uczestniczy w tej walce, która toczy się wewnątrz mnie i wokół mnie, a stawka jest naprawdę bardzo wysoka, bo to ja jestem stawką. Moja wolność i moje szczęście, również moje zbawienie. To jest stawka, o którą toczy się ta gra. Warto sobie to uświadomić, drodzy, i warto na tę pustynię wyjść. Rzecz jasna, nikt z nas nie może sobie pozwolić na to, żeby na prawdziwą pustynię się wybrać. Ale z całą pewnością możemy zrobić wiele, wiele różnych rzeczy. Po prostu zrobić to, co możliwe. Być może to będzie 10 minut spędzone w kościele w drodze powrotnej z pracy. Być może to będzie niedzielna refleksja nad Słowem, może ta z moją pomocą, a jeśli nie, to jest dzisiaj tak wiele możliwości, żeby skorzystać z jakiejś pomocy w refleksji nad Słowem. Być może zamiast przerwy na papierosa czy na kanapkę w pracy, jeden rozdział Ewangelii świętego Marka. Możliwości znalezienia drogi na pustynię są tysiące. Najważniejsze jest to, żebyśmy w ogóle chcieli się na nią wybrać. Tam czeka Pan. Pan, który chce nas na tę pustynię wyprowadzić. Pan, który chce na pustyni mówić wprost do naszego serca.